Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagadek Kryminalnych. Sprawa, którą dzisiaj Wam przedstawię, jest naprawdę szokująca i przypomina fabułę punktu kulminacyjnego sezonu serialu Ty. Jeśli mieliście okazję go oglądać, to zapewne wiecie, czego się spodziewać. Jednak nawet fantazja twórców seriali kryminalnych nie dorównuje okrucieństwu sprawcy, o którym dziś opowiem. Te wydarzenia miały miejsce we Włoszech i jestem zaskoczona, że ta sprawa nie jest bardziej znana. Ale jeśli teraz chcielibyście poznać jej szczegóły, to zapraszam do oglądania. Carol Maltesi urodziła się w 1995 roku. Jej ojciec, Fabio, był Włochem, a mama Dunką. Gdy małżeństwo rodziców rozpadło się, Carol została pod opieką swojej mamy Josephine. Mieszkały w miejscowości Sesto Calende na północy Włoch. Gdy Carol miała 21 lat, urodziła dziecko, synka, i przeprowadziła się do Mediolanu. Osiedliła się w miejscowości Rescaldine i znalazła zatrudnienie jako sprzedawczyni w sklepie odzieżowym. Jej największą pasją było podróżowanie. Udało jej się odwiedzić 26 krajów i cały czas czuła niedosyt. Jej życie wydawało się układać idealnie. Miała kochającego partnera, dziecko, pracę i jasny plan na przyszłość. Była bardzo rodzinną osobą. Codziennie rozmawiała z bliskimi mieszkającymi w różnych regionach świata i często odwiedzała ich w ramach swoich licznych podróży. Jednak na początku 2020 roku jej świat wywrócił się do góry nogami. Plany podróżnicze musiały zostać przełożone w bliżej nieokreśloną przyszłość i straciła pracę w sklepie, ponieważ lockdown był szczególnie surowy właśnie w rejonie Mediolanu. Miasto było uważane za epicentrum w skali Włoch, a nawet całej Europy. 25-latka zaczęła zmagać się z depresją, a gdy rozstała się z partnerem, ich syn zamieszkał z ojcem. Carol była oczywiście z nim w stałym kontakcie, jednak to nie było już to samo i całe jej dotychczasowe życie legło w gruzach. W poszukiwaniu źródła utrzymania postanowiła spróbować swoich sił w branży filmów dla dorosłych. Założyła profile w mediach społecznościowych oraz na platformie z filmami pornograficznymi i zaczęła posługiwać się pseudonimem Charlotte Angie. Szybko udało jej się przyciągnąć uwagę widzów ze względu na swoją nieprzeciętną urodę. 20 marca 2022 roku w górach miejscowości Borno w środkowych Alpach przypadkowy turysta trafił na zwłoki kobiety. Najpierw odnaleziono rękę, a następnie pojawiały się kolejne części ciała i ostatecznie zabezpieczono 4 worki. Początkowo identyfikacja nie była możliwa, ponieważ kobieta nie miała przy sobie dokumentów, jednak na ciele zauważono kilkanaście charakterystycznych tatuaży i miano nadzieję, że to pomoże w ustaleniu tożsamości ofiary. Wieści o odnalezieniu zwłok szybko rozeszły się po spokojnej okolicy i faktycznie, błyskawicznie udało się dotrzeć do osób, które rozpoznały w ofierze swoją znajomą. Poinformowano policję, że ofiarą najprawdopodobniej jest Carol Maltesi, 26-letnia aktorka porno. Dzięki nagraniom i zdjęciom, jakie umieszczała w sieci, udało się potwierdzić zgodność tatuaży. Udało się także ustalić, że Carol zmarła już 10 stycznia, czyli w momencie odnalezienia nie żyła od 2 miesięcy. W 2020 roku Carol poznała 43-letniego Davida Fontanę. Poznali się przez internet i mężczyzna wykonał pierwszy ruch. Dawid mieszkał wtedy w Mediolanie wraz z żoną i pracował w banku. Amatorsko zajmował się prowadzeniem bloga kulinarnego oraz fotografią. Na swoim blogu sam siebie opisywał jako typowego zodiakalnego barana, spokojnego i racjonalnego, ale także upartego i zdeterminowanego w dążeniu do postawionych sobie celów. Prowadził także profil fotograficzny na Instagramie, na którym publikował zdjęcia młodych dziewczyn w skąpych strojach i wyzywających pozach. W opisie swojej działalności napisał, że robi zdjęcia dla pasji, eksperymentowania oraz odkrywania, a banalność go nudzi. To właśnie tym przekonał Carol do pierwszego spotkania w październiku 2020 roku. Zrobił jej odważną sesję zdjęciową, którą mogło umieścić w sieci. W tamtym czasie dziewczyna zaczęła publikować swoje zdjęcia i filmy, także na platformie OnlyFans. 43-latek od razu poczuł, że chce czegoś więcej niż tylko znajomości albo kontaktów czysto zawodowych. Postanowił odejść od żony i przeprowadził się do Rescaldine. W 2021 roku on i Carol oficjalnie zostali parą i niemal od razu razem zamieszkali. Ich związek od początku był otwarty i tak samo szybko jak się rozpoczął, tak szybko się zakończył. Dawid nie wrócił jednak do Mediolanu, tylko postanowił przeprowadzić się do mieszkania znajdującego się w tym samym budynku. Zostali więc sąsiadami. A napięcia związane z zakończoną relacją nie trwały długo i wkrótce wrócili także do wspólnej pracy. Dawid niejednokrotnie uczestniczył z Carol w nagraniach filmów erotycznych. Maltesi darzyła go zaufaniem, co niestety miało okazać się największym błędem w jej życiu. 28 marca, czyli tydzień po odnalezieniu ciała dziewczyny, Dawid pojawił się na posterunku zgłosić jej zaginięcie. Sprawiał wrażenie mocno zaniepokojonego, wręcz zrozpaczonego. Twierdził, że od dłuższego czasu nie może nawiązać kontaktu z 26-latką i coraz bardziej go to niepokoi. Przesłuchanie mężczyzny trwało kilka godzin i z każdą kolejną jego zachowanie wydawało się coraz bardziej podejrzane, a w przedstawianej przez niego wersji wydarzeń pojawiało się coraz więcej nieścisłości. To w połączeniu z dowodami w postaci nagrań z kamer monitoringu, które zarejestrowały Dawida prowadzącego samochód zamordowanej, szarego Fiata 500 w okolicy miejsca porzucenia worków ze zwłokami, sprawiły, że śledczy zaczęli podejrzewać, że właśnie przesłuchują sprawcę. I ostatecznie, ku zaskoczeniu policjantów, 43-latek postanowił przyznać się do morderstwa. Zeznał, że tamtego dnia nagrywali z Carol 2 filmy erotyczne. Jeden normalny i jeden, który od początku miał być znacznie bardziej brutalny. W momencie zatrzymania mężczyzny pierwszy z filmów nadal znajdował się na jego telefonie, jednak drugi został usunięty. Podczas nagrań drugiego dziewczyna była związana, miała na głowie torbę i zgodnie z planem mężczyzna miał uderzać ją po ciele młotkiem, jednak nie tak mocno, aby zrobić jej prawdziwą krzywdę. Jednak gdy doszedł do głowy, z jakiegoś powodu zaczął uderzać z całej siły. Twierdził, że nie wie, dlaczego to zrobił i że to nie było planowane działanie. Uderzał na oślep i nie panował nad tym, ile w sumie ciosów zadał bezbronnej dziewczynie. Gdy był niemal pewny, że 26-latka nie żyje, postanowił jeszcze poderżnąć jej gardło. Jak twierdził, był to akt litości, ponieważ uznał, że jeśli jakimś cudem przeżyła atak, to z pewnością cierpiałaby, więc postanowił to ukrócić. Zeznał, że stracił nad sobą panowanie i sam nie wiedział, co robi. Jednak to, co nastąpiło później, przeczyło tej teorii o stanie na pograniczu niepoczytalności. Najpierw spędził pół godziny wpatrując się w dziewczynę i zastanawiając się, co zrobić dalej, a później przystąpił do działania. Najpierw dokładnie wyczyścił całe mieszkanie, umył każdy kąt i pozbył się wszelkich dowodów. Później postanowił kupić wielką zamrażarkę skrzyniową i tam umieścić ciało ofiary, a właściwie jego fragmenty, ponieważ przez kolejne 3 dni za pomocą siekiery podzielił ciało Carol na 15 części, które następnie umieścił w workach i schował do zamrażarki, którą podłączył w mieszkaniu 26-latki. Drugie narzędzie zbrodni, nóż kuchenny, wyrzucił do miejskiego kosza na śmieci i ten przedmiot nie został nigdy odnaleziony. Przez kolejny miesiąc mężczyzna obmyślał plan pozbycia się zwłok. Jak się później okazało, był w tym wyjątkowo nieudolny. Najpierw próbował spalić je w kominku z pomocą alkoholu i benzyny, co oczywiście się nie udało. Wiedziałby to każdy, kto ma choć trochę pojęcia o kryminalistyce albo chociaż raz oglądał serial kryminalny w telewizji. Po tej nieudanej próbie Dawid wynajął przez Airbnb apartament w Vararo. Był to wolnostojący domek na wzgórzach znajdujący się na odludziu. Najpierw zatrzymał się tam na 2 dni, żeby opracować plan działania. Zwiedzał okolice, upewniał się, o jakiej porze powinien przemieścić zwłoki, żeby nie zostać zauważony. Zaplanował, w którym miejscu je wyrzuci i po kilku dniach po raz kolejny zarezerwował ten sam dom i przystąpił do działania. Rozczłonkowane ciało ofiary postanowił porzucić w dolinie, którą znał z dzieciństwa, ponieważ często spędzał tam wakacje z rodziną. Zawiózł więc szczątki Carol do miejscowości Borno i w dolinie Walka Monika zrzucił je ze skarpy. I to właśnie tam, u podnóża urwiska, 20 marca znalazł je przypadkowy przechodzień. Najbardziej zastanawiające dla śledczych było to, jak to możliwe, że kobieta z tak bogatym życiem towarzyskim, do tego matka 6-letniego dziecka, która była w ciągłym, praktycznie codziennym kontakcie ze swoimi rodzicami, mogła tak po prostu zniknąć bez śladu i przez kilka tygodni nikt z jej bliskich nie nabrał podejrzeń. Miało się jednak okazać, że morderca się o to postarał. I w tym miejscu pojawia się właśnie ten wspomniany przeze mnie na początku wątek rodem z serialu Ty. Ostatni raz bliscy słyszeli głos Carol w dniu jej śmierci, 10 stycznia. Zostawiła wtedy mamie wiadomość głosową i powiedziała, że ma dużo pracy, ale że wkrótce ją odwiedzi. I mimo, że kilka godzin po nagraniu tej wiadomości 26-latka straciła życie, to jej bliscy wciąż otrzymywali od niej wiadomości. 11 stycznia napisała mamie, że wyjeżdża do Dubaju i dodała, że tam prawo nie pozwala na połączenia telefoniczne do Europy, dlatego w najbliższym czasie będzie kontaktować się wyłącznie SMS-owo. Prawda była jednak taka, że przez ponad miesiąc sprawca używał telefonu ofiary i wysyłał z niego wiadomości do jej rodziny i przyjaciół. Złożył nawet jej ojcu życzenia urodzinowe i dzięki temu tak długo nikt nie zorientował się, że coś może być nie tak. Gdy prawda wyszła na jaw, bliscy byli przerażeni. Świadomość, że podczas każdej rozmowy, jaką w ostatnim czasie odbyli z Carol, po drugiej stronie tak naprawdę był potwór, który odebrał jej życie, przyprawiała ją mdłości. Morderca zapewniał w imieniu ofiary jej rodzinę, że jest szczęśliwa podczas pobytu w Dubaju, tęskni za nimi i nie może doczekać się kolejnego spotkania. Warto także wspomnieć, że w tym czasie Dawid nie zaniedbywał swojego bloga kulinarnego, który obserwowało 13 000 osób. Z perspektywy czasu można prześledzić, jakie przepisy publikował, gdy wyrzucał ciało ofiary, czy gdy śledczy pracowali nad ustaleniem tożsamości odnalezionej Jane Doe. 24 lutego na blogu pojawił się przepis na mozzarellę w sosie pomidorowym, 26 lutego na pizzę margaritę, a 28, czyli w dniu odnalezienia ciała dziewczyny, opublikował przepis na tiramisu. Ostatnie zdjęcia Carol pod pseudonimem Charlotte Angie Dawid opublikował na swoim fotograficznym koncie na Instagramie 13 marca, czyli tydzień przed odnalezieniem ciała dziewczyny. Żeby nie wzbudzać podejrzeń, gdyby historia aktywności jej telefonu została sprawdzona, mężczyzna wysyłał także wiadomości do samego siebie i odpowiadał, prowadząc typową dla nich konwersację. Podszywając się pod Carol, pisał do mamy dziewczyny, która mieszkała w Sesto Calende i w tym czasie zmagała się z chorobą. Pisał także do jej byłego partnera, który z ich synem, Carlosem, mieszkał wtedy w Weronie. W imieniu 26-latki tłumaczył, że jest za granicą w pracy i w Dubaju bierze udział w nagraniach i sesjach. W międzyczasie koleżanka Carol z branży, Sabrina Ice, zadzwoniła do Fontany i zapytała, czy wie, co dzieje się z Maltesi, ponieważ od pewnego czasu nie ma z nią kontaktu. I mężczyzna powiedział, że wydaje mu się, że Carol jest w Padwie, mieście na północy Włoch. W ten sposób chciał zmylić trop i zasugerować, że Carol nie informowała go o swoim rzekomym zagranicznym wyjeździe. Sąsiedzi opisywali Dawida jako spokojnego, cichego i sprawiającego wrażenie normalnego mężczyznę. W czasie po morderstwie wielokrotnie wchodził i wychodził z mieszkania, jakby nigdy nic i nikt nie zauważył niczego nietypowego w jego zachowaniu. A osoby mieszkające po drugiej stronie ulicy pamiętały, że do budynku wielokrotnie przychodziły piękne młode kobiety. Po zatrzymaniu oskarżony nadal trzymał się swojej wersji wydarzeń o grze erotycznej, która skończyła się tragedią, gdy nagle niespodziewanie stracił nad sobą panowanie. Jednak śledczy podchodzili do tej wersji wydarzeń ze sporym dystansem. Prokurator Angela Corvi powiedziała, że jej zdaniem najbardziej prawdopodobnym motywem w tym przypadku była zazdrość. Fontana prawdopodobnie czuł, że Carol jest jego własnością. Mimo, że nigdy nie byli w związku na wyłączność i od pewnego czasu ich relacje były czysto przyjacielsko-zawodowe. Dowiedziano się również, że w najbliższym czasie dziewczyna planowała się przeprowadzić, ponieważ zależało jej na zamieszkaniu bliżej syna, który wraz z ojcem mieszkał w Weronie. Dla Fontany oznaczałoby to bardzo ograniczone kontakty i brak wspólnej pracy. Dodatkowo, wbrew temu co mówił mężczyzna, bardzo możliwe, że jednak przeszkadzało mu to, że Carol spotyka się z innymi mężczyznami i również z nimi nagrywa filmy erotyczne. Trudno stwierdzić, czy uczucie, którym Dawid darzył 26-latkę, było bardziej miłością czy chorą obsesją, wnioskując jednak po tym, że nie chciał jej szczęścia i za wszelką cenę wolał ją zatrzymać dla siebie, żywą lub nie, może skłaniać ku tej drugiej opcji. Ostatecznie nie udało się ustalić, czy do zbrodni doszło podczas erotycznej gry. Zdaniem policji nie da się wykluczyć, że dziewczyna przyszła do 43-latka z własnej woli i początek tej zabawy, mówiąc w cudzysłowie, był za jej zgodą. Tak czy inaczej mężczyzna w najokrutniejszy możliwy sposób wykorzystał zaufanie, jakim darzyła go Carol. Davide Fontana został zatrzymany pod zarzutem umyślnego zabójstwa, zbezczeszczenia zwłok oraz ukrywania dowodów zbrodni. Trafił do więzienia Canton Mombello, najbardziej przeludnionego zakładu karnego we Włoszech. Ze względu na szczególne okrucieństwo jego czynu, prokuratura domagała się najwyższego wymiaru kary, którym we Włoszech jest dożywotnie pozbawienie wolności. Zdaniem oskarżycieli, Fontana zabił z premedytacją i do tego kierując się błahym, podłym i samolubnym motywem. Skazany wiedział, że Carol chciała zmienić swoje życie i zamiast uszanować jej decyzję i autonomię, postanowił jej je odebrać. Ostatecznie mężczyzna w pierwszej instancji został skazany na 30 lat pozbawienia wolności i jak można się było spodziewać, odwołał się od wyroku. Podczas drugiego procesu prokuratura zaczęła domagać się podwyższenia wymiaru kary do dożywotniego pozbawienia wolności. A 22 stycznia 2022 roku sąd przyjął wniosek skazanego o dopuszczenie go do tzw. sprawiedliwości naprawczej. Jest to podejście, którego celem jest naprawienie krzywdy wyrządzonej ofiarom i teoretycznie strony mają ustalić, w jaki sposób poradzić sobie ze skutkami przestępstwa i jego konsekwencjami w przyszłości. Jak to dokładnie w tym przypadku będzie wyglądało, nie zostało określone i prawdopodobnie przebiegnie to za zamkniętymi drzwiami i nie będzie podawane do wiadomości publicznej. Mama Carol była załamana wieścią o śmierci córki, zwłaszcza gdy poznała wszystkie tragiczne okoliczności. Kobieta powiedziała w wywiadzie, że zdaje sobie sprawę z tego, że wiele osób będzie oceniać jej córkę i nawet usprawiedliwiać czyn Fontany ze względu na wykonywany przez Carol zawód. Jednak ona wie i reszta rodziny także, że Carol była cudowną i kochającą dziewczyną i tylko to się dla nich liczy. Carol Maltesi była córką, matką i przyjaciółką. I ja również wiem, że na pewno znajdą się osoby, które będą umniejszać tej tragedii ze względu na wykonywaną przez nią pracę, jednak to absolutnie nie zmniejsza bólu, jaki ta sytuacja wywołała jej bliskim. Dziewczyna miała przed sobą całe życie, wielokrotnie mogłaby jeszcze zmieniać pracę, przeprowadzać się, zwiedzać świat, co tak bardzo kochała, ale niestety to wszystko zostało jej odebrane. Sposób, w jaki pozbawiono ją życia i jak sprawca potraktował jej ciało, pokazuje absolutny brak poszanowania dla niej i jej godności. Niestety, świat, w którym żyjemy, nie jest sprawiedliwy i pozbawiony zła i cierpienia. Możemy jedynie starać się naprawiać go, stawiając temu opór. I to jest już koniec tej sprawy. W komentarzach podzielcie się swoimi odczuciami po jej wysłuchaniu. A jeśli macie propozycje, o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii oraz miniserii o sektach, to napiszcie je proszę w komentarzach pod tym odcinkiem albo w wiadomościach na Instagramie. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo.